Siemano wiedzowie, witam wszystkich, dzisiaj jest czwartek. Jestem ubrany motocyklowo, ale jedziemy samochodem, dlatego że jadę odebrać moją Forzę. A co się stało? Forzę. A co się stało, zapytacie? A to się stało, że po ostatniej wymianie oleju to normalnie jak zobaczyłem, co się dzieje ze sprzęgłem, to po prostu się przeraziłem. To po raz. To po pierwsze. Po drugie, w ciągu wymiany oleju przejechałem 1400 km i dolałem, uwaga, 700 gram, mililitrów oleju, co po prostu wychodzi na to, że silnik jest trafiony, tak? W sensie go ktoś strzałą, dokładnie. Ktoś go zarzynał i niestety zerżnął. Mniej pali teraz, jak się zrobiło ciepło, no to wiadomo, z przyczyn naturalnych. No ale olej bierze niesamowicie, brał. Więc teraz udałem się do handlarza, który ma, w sensie handlarza, komis motocyklowy ma, plus warsztat. I właśnie przyjechałem do niego i on powiedział, że będzie wymieniony cylindr i będzie wymieniony, co tam? To w silniku, to gdzie cylindr zapierdziela. Wariator. Nie wariator, kurna, tam... W sensie część silnika będzie szlifowana, jedna, a tłok wymieni się na nowy, tam gdzie się te uszczelki... Chłop był w szoku. Te uszczelniacze, które zbierają olej, plus no tam trzy takie, jak to się nazywają, kurna, nie wiem, nie znam się. Na tłoku takie... Panewki? No właśnie, panewki nie. Kurwa. Sfożnie? Po rosyjsku kolce. Kolce, no to... Nie kolce, takie... Nikola, jak kolce, to nie kolce. Takie, kurna... Może jak kolce, to może... Nie uszczelki, ale takie trzy, takie coś na tym. Może jak kolce, dobra, nieważne. To nie kolce. I właśnie powiedział, no, w sensie zapytałem go, ile mam szykować kasę. Czy to będzie darmowe, czy to będzie płatne. To on powiedział, że raczej, podkreślam, raczej... W euro. Raczej będzie... w ramach gwarancji. No bo ja kupiłem go i kurna, dałem za niego prawie 13 tysięcy, 12800. I wyszło na to, że po prostu jest silnik zarżnięty. Zobacz. A, no i powiedziałem na temat tego, że sprzęgło to jest po prostu łyse. Widzowie, wy nie wiedzieliście, kurna, co się działo, bo ja tego nie nagrywałem. Jak wymieniałem rolki, to my z kolegą odkręciliśmy od razu sprzęgło. Więc jak zobaczyłem sprzęgło, a tam 95% sprzęgła, to jest normalnie łyse. Te okładziny trzy, co idą tam, to po prostu jakby tych okładzin to już nie ma. W sensie takim, że jest po prostu kurna jak kolanko, nie? Łysiutkie, czyściutkie, kurna. I powiem szczerze, że jak rozebraliśmy środek, no w poprzednim filmie możecie zobaczyć, co się tam działo. Po prostu, no tragedia, kurwa, jest... Ja nie wiem, co się tam działo. Jest tak zabrudzony, nie wiem, olejem, różnymi takimi rzeczami. Paskiem, ja nie wiem, czy tam pasek się urwał, czy go po prostu, nie wiem, na wyścigach jakoś, kurwa, na całych obrotach, nie wiem, tam na 8, od 9 do 10 tysięcy mu kręcili, kurna, cały czas, dzień i noc. All day. No właśnie mechanik nawet sam powiedział, że ten skuter jako jedyny przywieziony z Francji nie był w ogóle robiony. Robiony silnik. Tak jak wzięli, tak my go i oddali. Żabojady. A więc tak, kolega tutaj, kurna, się mądrze, kurna, bo nie jego skuter się zepsuł. Powiem państwu, Anvil Włocławek zdobył Puchar FIBA w koszykówce we Francji właśnie. No właśnie, pogratulujmy panu Maćkowi. Anvil Włocławek górą. Jest najlepszy w Polsce. Tak, to pogratulujmy w komentarzach panu zawsze z Włocławka. Nasz Anvil najlepszy będzie. Nie, to jest bardzo dobry mój kolega, z którym kiedyś siedzieliśmy w Volt. Piliśmy lemoniadę.
I ten. No i właśnie, kurde, jestem ubrany właśnie o spodnie, bo dzisiaj jest 10 stopni, pogoda jest taka sobie. Więc ja mam plecak wziąłem ze sobą. Razem z kuchenkiem. No i jedziemy tam. No i właśnie odpalę tą kamerkę. Niech ten mechanik powie, co zostało dokładnie tam zrobione. A potem, wiecie co? Następną wymianę oleju ja chcę zajrzeć po prostu do sprzęgła, czy zostało naprawione i czy ta cała naprawa silnika i sprzęgła, czy ona będzie płatna. Właśnie to mnie ciekawi, tak? Najbardziej. Ja już pomijam fakt, że tam przy 50 na godzinę, ponad 50, do 50 jest ok, jak puszczasz ręce z kierownicy, ale jak już 60-70 km na godzinę i puszczasz delikatnie ręce z kierownicy, normalnie drganie się zaczyna drgać po prostu. Tak, kolega wie. Bardziej ja już pomijam ten fakt, już naprawdę nie chciałem im mówić, bo tych rzeczy po prostu by się okazało, że kurna tam cały skuter trzeba kurwa wymienić jakby. I zaraz zobaczymy. Ja niby wiem, że mam 2 miesiące na prawa konsumenta, tak? W sensie takim, że wada ukryta. Takie rzeczy jak wariator, rolki, sprzęgło, no takie rzeczy to ja na przykład mogę sam zainwestować. Ten taki właśnie z koloną kierownicy też zrobię porządek sam, na własny koszt, nie ma problemu. Ale jeżeli kurna już się dzieje coś z silnikiem i jest w takim tym, no to niestety, no kurna, nie mogłem tego po prostu tak puścić płazem. Puścić płazem, dokładnie. No, a my jesteśmy w korku. Jesteśmy w korku, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No właśnie, przejechaliśmy już na to miejsce. To jest to. O, tu jest moja Honda już. Jest. Wariatka. No dobra, idę zapytam, czy mogę nagrywać i do zobaczenia. No właśnie, to jest ten serwis. Tutaj mają duży wybór motorów, skuterów, o różnej pojemności. Już idziałem, to zaraz wszystko okay. Powiedz, co tam. Dzień dobry, witam. Głowica zrobiona. Hej. Słuchaj, wymieniłem. Co się tam w ogóle zadziało, że olej. Zadziało. Że olej tak wpierdzielał? Nic się nie zadziało. Wszystko dobrze, nic nie zatarte. Okej, okay, dobra. Jak przyjechałeś, to nie było w ogóle oleju prawie w silniku. 200 ml. Poważnie? Tak. Przecież dolewałem. Cały czas. Jakby bagnet był. 500 km dotarcia ma. Musisz okay. Go podocierać trochę, nie? Mhm, okej. Okay. Sprzęgło. Sprzęgło wymieniłem na drugie. Używane, bo miałem takie. Mhm, okej, okay, dobra, dobra. Stawiłem nowy łańcuch krążowy jakiś. Nowy łańcuch. Tak doinwestowałem, wiesz, w ten motocykl. No, no tak, ale on mnie kurwa nie miłosiernie brał olej, po prostu. Ale to dziwne, bo on z tyłu nie schłodził nic. Jakby takiej ilości brał, to bych nie ustałbyś przy nim. Ja, cały czas w niego dolewałem i nigdzie nie się. Musi je trochę dotrzeć, nie? Mhm, okej. Okay. Dobra, to... Jest nowy olej, nowy płyn wchodzący. Nowy cylinder, głowica zrobiona z docieraniem. I te pierścienie, tak? Pierścienie, wszystko jest nowe. Nie ma okay. Elementu, teraz nie ma elementu, przez który mógłby brać olej. Nie ma. Wszystko okay. Jest zrobione. Ja już nie chciałem mówić, kurczę, bo tak, po ponad 50 km na godzinę jak się jedzie, to normalnie puszczasz kierownicę, to go tak... Opona zużyta. No dobra. Dobra, spoko. No dobra, dzięki ci bardzo. Żebyś przy tej kurierce musisz raz, że olej, dwa, że tak. Płyn chłodzący. Płyn chłodzący. A gdzie go się sprawdza? Sprawdzaj go. On ma tutaj naczynko wyrównawcze, ale jak ten korek odkręcisz tutaj, tak. To słonę trzeba troszkę przesunąć. Tak. Wlewaj bezpośrednio do chłodnicy, bo nie zawsze zatrzy z tego. Nie zawsze zatrzy z wyrównawczego.
A, bo... Tutaj, tak? I tutaj się wlewa, tak? Tutaj się wlewa. Czyli raz, plastik odsunąć i... Zawsze raz w tygodniu zrób mu taki lepszy przegląd, bo przy kurierce, to wiesz, jak ktoś dużo jeździ, to powinien... Mój znajomy jak w Londynie pracował, to oni motocyklami co tydzień przyjeżdżali, bo co tydzień mieli 10 000 przejechane. Okay. Co tydzień wymianę oleju, motocykle miały po 200 tysięcy mil przejechane. A gdzie to jest remont? Aha! Jest tutaj, ewentualnie się gumę zdejmie, to widać, nie? A, dobra, tu jest zbiornik. Tak? Tak. To jest... Poświeć sobie telefony. A, tu. Tutaj? A, i tutaj, tu i tutaj mamy... To musisz plastik odjąć i ten korek. I tam wlać... I tu się wlewa ten. No dobra, dobra. Okej, okay. Dobra. Spoko. Kurna, no mam nadzieję, że będzie wszystko okej teraz. Może tak. Śmigać. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki. No dobra. No to co? Co widzę? No to, to idziemy do pracy. Wystarczy... Co? Wyciągaj flaszkę i do pracy. Tak. No dobra, spoko. Zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie eksploatowało. Dobra, to do zobaczenia. Dzięki za uwagę i pa. No właśnie, jaki kładzik kurna fajny. Albo 125. Poczekaj, czy to na B? No na pewno. No ja nie uważam, mi się nie wydaje. Chociaż ja wiem. O, mój kolega właśnie chce kupić te dwa skutery. Te dwa, ten i ten. Oni mają do sprzedania w parze. Jeden jeździ, drugi na części. Oni mają do sprzedania za 6 tysięcy. No ale ładny egzemplarz. No dobra, to ten. To ja się zbieram do pracy i właśnie wieczorem zmontuję z tego wszystkiego film. Dobra, to wszystkiego najlepszego, dobrego życzę i do zobaczenia. Pa!